Radio RDN Małopolska. Setki informacji, relacje reporterskie z najważniejszych wydarzeń regionu, transmisje koncertów, kreacja największych kulturalnych wydarzeń w terenie naszego nadawania. Region jest nasz. RDN Małopolska 103,6 FM. Przez całą dobę na czasie. RDN Małopolska. Grzegorz Golec, dzień dobry. Moim gościem jest starosta brzeski Andrzej Potępa. Dzień dobry, witam. Dzień dobry, witam pana, witam państwa. Na początek chciałem się zapytać, jak rekrutacja do szkół ponadgimnazjalnych w pańskich szkołach? Czy jest progres, czy jest spadek, bo mamy teraz ten nisz demograficzny? No, nisz demograficzny dotarł do szkół ponadgimnazjalnych już od co najmniej 2 lat borykamy się ze spadkiem liczby uczniów, dlatego że jest bardzo poważny spadek liczby absolwentów gimnazjów. Ale żeby zapełnić nasze szkoły, podejmujemy bardzo wiele różnego rodzaju czynności. Przede wszystkim zachęcamy uczniów, żeby wybierali nasze szkoły, pokazując, że dobrze uczą. To można pokazać i to robimy po tym, jak ukazują się wyniki egzaminów zawodowych i wyniki matur. Nasze szkoły naprawdę mają się czym pochwalić. To też w tej chwili, w zasadzie jeszcze nie na końcu tej rekrutacji, bo ostateczny efekt będzie widoczny dopiero we wrześniu. Jeszcze uczniowie decydują się na pewne przeniesienia, na pewne zmiany szkół, ale to już są naprawdę niewielkie ilości. Już w tej chwili zrobiliśmy takie podsumowanie i myślę, że jest się z czego cieszyć, ponieważ porównując spadek liczby absolwentów gimnazjów, czyli tych potencjalnych naszych klientów, uczniów, którzy wybierają nasze szkoły, my utrzymaliśmy poziom naboru do szkół z poprzedniego roku. Czyli tak naprawdę ten efekt z naszej pracy przyniósł większe zainteresowanie i więcej uczniów w stosunku do absolwentów wybrało nasze szkoły. Myślę, że jest to efekt tego, że po pierwsze proponujemy bardzo ciekawe, atrakcyjne i dające potem możliwość pracy kierunki. Po drugie, cały czas dbamy o poprawę bazy dydaktycznej wyposażenia. Największym chyba sukcesem ostatniego roku, dwóch, jest pojawienie się naszych szkół ponadgimnazjalnych, technicznych bardzo wysoko w rankingu szkół ogólnopolskim rankingu, bo mechatronicy są na drugim miejscu w Polsce, to jest naprawdę już najwyższy poziom. Pojawiły się tam również inne kierunki, na których uczą się uczniowie i mają znakomite wyniki. I to chyba zadecydowało o tym, że większa ilość absolwentów wybiera nasze szkoły. Bardzo cieszy mnie jeszcze jedna tendencja, mianowicie to, że coraz więcej mamy chętnych do szkół zawodowych. Przez poprzednie lata to był błąd systemowy, była moda na licea. Ja nie mówię, że to źle, są potrzebni potem ludzie, którzy wybierają uniwersytety czy szkoły medyczne. Natomiast dramatycznie zmniejszyła się ilość ludzi, którzy są przygotowani do wykonywania jakiegoś zawodu. Techników, ludzi, którzy ukończyli szkoły zawodowe i mają fach w ręku po prostu. Ta tendencja się na szczęście odwróciła. W tej chwili zdecydowanie lepszy nabór jest do szkół technicznych. To też i my staramy się zapewnić w tych szkołach coraz lepsze warunki do nauki. No właśnie, wyposażenie pracowni to też ważne, żeby ta młodzież miała na czym się uczyć. Tak, już co roku staramy się wyposażyć te pracownie, warsztaty w bardzo nowoczesny sprzęt. To widać wszędzie w kształceniu na świecie. Kilka lat temu miałem okazję podglądać najlepszą, podobno w Europie, najlepszy system kształcenia zawodowego w Finlandii. I tam podstawą tego kształcenia jest praktyka, i to praktyka na takich urządzeniach, które potem spotyka się w zakładach pracy. Jeżeli się kształci na przestarzałym sprzęcie, ten człowiek jest po prostu źle przygotowany. Więc stawiamy na dobre wyposażenia, stawiamy na praktyki, na kursy, na staże. W tym roku we wakacje kilkadziesiąt osób uczestniczyło w stażach płatnych, co nie tylko daje im szansę zarobienia pieniędzy, daje im również certyfikat,
takiej rzetelnego przygotowania, ale również pokazanie się na rynkach, na rynku pracy. Być może są to przyszli ich pracodawcy, a kształcili się i uczyli się na tych praktykach zarówno ekonomiści, jak i logistycy w kilku różnych zawodach. Wiele zakładów pracy wzięło naszych studentów, naszych uczniów na praktyki. W ten sposób też szukając nowej kadry. Praktyka jest bardzo istotna, nie sama tylko teoria. Ale wracając do wyposażenia, tylko w ostatnich miesiącach z programów unijnych, regionalnego programu operacyjnego, wyposażyliśmy w zespole szkół numer 1 studio telewizyjne w klasie nowo utworzonej przed 2 laty medialnej, która cieszy się bardzo dużym zainteresowaniem, za 500 000 zł. I za kolejne setki tysięcy wyposażyliśmy pracownie elektryczne, elektroniczne w zespole szkół numer 2, cały czas poprawiając tą bazę. Wielką nadzieję wiążemy również z programami unijnymi, które już od przyszłego roku mają ruszyć. Chcemy stworzyć Centrum Kształcenia Praktycznego, czyli taki profesjonalną instytucję, w której uczniowie kształcący się w szkołach zawodowych będą mogli odbywać właśnie praktyki, staże, ćwiczenia, laboratoria na bardzo nowoczesnym sprzęcie. Ja chciałem wrócić jeszcze do tych staży i do kursów wakacyjnych. Jest dużo chętnych? Młodzież chce dokształcać się? Jest bardzo dużo chętnych, tym bardziej, że wszystkie te kursy, staże, tak jak mówiłem, za to dostaje się pieniądze. Więc nie tylko zdobywa się kwalifikacje, ale jeszcze się zarabia. Natomiast kursy, które odbywają się we wakacje, między innymi kurs prawa jazdy, jest za darmo. To jest fantastyczna możliwość, przecież za ten kurs trzeba zapłacić spore pieniądze. Można sobie go zrobić w swoim wolnym czasie i jeszcze na dodatek nic za niego nie zapłacić. Dodatkowo jeszcze w ramach też unijnych projektów młodzież wyjeżdża za granicę. Byli w Hiszpanii, teraz kolejne wyjazdy się szykują, między innymi do Anglii. I to są również duże możliwości dla nauczycieli i dla uczniów poznania świata, poprawienia znajomości, umiejętności posługiwania się językiem obcym, ale również właśnie znalezienia się na zachodnim rynku pracy. Dlatego szkoły ponadgimnazjalne i dyrektorzy Wydziału Oświaty we wakacje nie odpoczywa, bo dla nas jest to czas, kiedy my tak naprawdę zbieramy żniwo naszej pracy. Bo jeśli szkoły pracowały dobrze, osiągały dobre wyniki, uczniowie dobrze zdawali matury, egzaminy zawodowe, odzwierciedla się to potem w ilości chętnych do tych szkół. My jesteśmy szkołami wolnego wyboru. Nie mamy tak jak gimnazja czy podstawówki, które wiedzą, ile uczniów do nich przyjdzie. My musimy o nich zawalczyć. Musimy się dobrze prezentować, reklamować, ale po prostu dobrze kształcić i proponować takie zawody, które potem dają tym młodym ludziom szansę na rynku pracy. Jeszcze dodam, że teraz ulega pewnej zmianie spojrzenie na kształcenie zawodowe. Tak naprawdę, patrząc w przeszłość, jest to trochę powrót do tej przeszłości. Chcemy, żeby system kształcenia zawodowego był bardzo mocno powiązany z firmami, z przedsiębiorstwami. Współpraca właśnie szkoła-przedsiębiorstwo i tutaj taki przedsiębiorca już widzi od podstaw, od pierwszej klasy, jak ten uczeń się szkoli, ten przyszły jego pracownik. Nawet powiem więcej. Chcemy, żeby to przedsiębiorstwa działające na naszym terenie i nie tylko wskazywały nam, podpowiadały, kogo oni będą potrzebować. Żeby kształcić pod potrzeby, tak jak to się dzieje gdzie indziej, bo wtedy mamy bardzo duże prawdopodobieństwo graniczące z pewnością, że ten człowiek po szkole po prostu znajdzie pracę, nie powie zdobyłem wykształcenie, teraz jadę do Londynu, tylko po prostu będzie wiedział, że tam gdzie odbył staż, tam na niego czekają. On zna proces produkcyjny, on zna nowoczesne wyposażenie i sprzęt i będzie mógł po prostu być bardzo przydatnym od razu pracownikiem i dzięki temu nie powiększyć tego 24 czy 5-procentowego. Nie będzie to nie dla niego skok na głęboką wodę. W ostatniej rozmowie tutaj lipcowej na antenie RDN mówił pan o inwestycjach i okres letni to wymarzony czas na inwestycje. Na jakim są etapie, co jest kontynuowane, co jest już dobiega końca z tych inwestycji?
No w zasadzie większość naszych powiatowych inwestycji dobiega końca. Tak zostały one zaplanowane, podpisane umowy, żeby wykorzystać ten najlepszy czas letni, kiedy jest ciepło i dobrze, dobre warunki do budowy. I zarówno droga budowana w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych już dobiega końca, ostatnie prace bitumiczne i w zasadzie estetyka, oznakowanie, więc myślę, że do końca wakacji ta inwestycja powinna być już oddana. Inne drogi, które były zaplanowane do przebudowy, też już są wykonane, tam są kilka kilometrów dywaników bitumicznych w kilku gminach. Trwa budowa chodników, ponieważ jest ich sporo w tym roku. Ja mówiłem o tym w poprzednim programie, że zwiększyliśmy tą pulę, było zainteresowanie, więc tu myślę, że jeszcze do końca września potrwają prace, bo zakres jest spory. Również to, co ważne dla mieszkańców Brzeska i regionu, zgodnie z planem i z harmonogramem trwają prace zarówno przy docelowym zjeździe z autostrady, który ma być gotowy do końca tego roku. Wygląda, że nie jest zagrożony ten termin, jak i z tak zwaną obwodnicą Mokrzyc, czyli północnym zjazdem z autostrady, która w zasadzie też jest na etapie finalizowania ostatnich prac i odbiorów. Także już niebawem będzie można zjechać z autostrady, omijając w ogóle centrum Brzeska, pojechać w kierunku północnym. Również trwają, te są najbardziej uciążliwe, ale też dobiegają finału prace na linii kolejowej na terenie powiatu brzeskiego. Już powoli finalizuje się budowa wiaduktu w Brzesku. Tam były bardzo złe warunki, to był niski, jednokierunkowy wiadukt, w tej chwili będzie luksus. No, mam taką nadzieję, pełnowymiarowy, dwukierunkowy wiadukt. Tam prace trwają, myślę, że jeszcze potrwają chwilę, ale już widać, już to widać. Już kończą się prace przy wiadukcie w Biadolinach, który też był wiaduktem, pod którym nie mogły duże ciężarowe samochody przejechać. Również w Sterkowcu za chwilę zacznie się budowa ronda i powoli prace przy kolei się kończą. Jednakowoż ten ruch jeszcze jest, jeszcze to troszkę potrwa. Wszyscy na to czekamy, nie tylko ze względu na to, że to są utrudnienia, ale również czekamy, mieszkańcy czekają na tą zapowiadaną szybką kolej regionalną, bo w tym momencie przejazd koleją trudno nazwać komfortowym. No tak, no godziny jazdy do Krakowa czy do Tarnowa, także tutaj są utrudnienia. Liczymy na to, że to szybko w naszym regionie będzie możliwe. Ja dziękuję bardzo za rozmowę i przypomnę, że moim Państwa gościem był starosta brzeski Andrzej Potępa. Dziękuję panu, dziękuję państwu.